Bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z The Cat Lady. I co, otwieramy chyba drzwi, co? Dzień dobry, pani Ashworth. Jak się pani ma? Czuje się pani lepiej? Znamy się? Ach, oczywiście. Nie pamięta mnie pani. Jestem Mitzi Hunt. Poznałyśmy się kilka dni temu. Była pani w innym świecie. Te tabletki, które pani miała, działają naprawdę dobrze. Wzięła pani chyba o jedną za dużo. Jestem bardzo zajęta, proszę zostawić mnie w spokoju. Co pani sugeruje, jak pani śmie? Więc to pani. Przypuszczałam, że pojawi się pani wcześniej czy później. To ja, w rzeczy samej. Dziewczyna, która wlazła i wszystko spieprzyła. Rozumiem, że jest pani na mnie zła. Nie zdziwiłam się, gdy obwiniała mnie pani o wezwanie karetki i uratowanie pani życia, ale miałam też inne powody, żeby to zrobić. Osobiste powody. To ważne. To ważne, dlatego przyszłam tamtej nocy, żeby porozmawiać. Jeśli oczekuję pani podziękować, będę musiała panią rozczarować. No właśnie, tak, o to chodzi, że to są takie teksty źle przetłumaczone. Tłumaczę spieprzyli sprawę. I to już tyle lat temu. Dlaczego chciałaby pani ze mną porozmawiać? To bez sensu. Widziałam pani ogłoszenie w gazecie. Wygląda na to, że ma pani pokój do wynajęcia. Ja... Wciąż to drukują? To było całe miesiące temu. Nikt się nigdy nie zadzwonił. Zapomniałam o tym. Właściwie to się poddałam. A więc chciałabym być pani lokatorką, pani Ashworth. Ale pani ma pokój, a ja mam pieniądze. Nie będzie to dobre dla nas obu? Jestem bardzo czysta. Nie hałasuję za dużo i obiecuję, że nie będę rano zbyt długo zajmowała łazienki. Ja naprawdę nie... Przeczytałem pani list, wie pani? Przykro mi, ale to zrobiłam. Rozumiem, że lubi pani samotność. Trzyma się pani z daleka od ludzi. Rozumiem. Ale nie będę wchodziła w drogę. Obiecuję, dam pani przestrzeń. Przez większość czasu nawet nie będzie mnie pani wiedziała, że tu jestem. Co pani myśli? Dogadamy się? Myślę, że przydałyby się jakieś dodatkowe pieniądze, ale... Świetnie. Mogę wejść? Celu powiedziała pani, że jest moją córką. Ta sypialnia do wynajęcia jest dość paskudna. Powinna pani wiedzieć, jak się pani tu dostała tej nocy. Jestem pewna, że zamknęłam drzwi. Dobra, nie będziemy nawet dyskutować, po prostu powiemy, jaka jest prawda. Sypialnia do wynajęcia jest dość paskudna. Powinna pani wiedzieć. Nie jestem wybredna. Poza tym, to nie na długo. Może kilka tygodni. Wszystko jest lepsze od tego, co mam teraz. Czyli? W zeszłej nocy spałam na dworcu kolejowym. Jest tam gość, który rozmawia ze szczurami. Powinna pani go zobaczyć. Chwileczkę. Stać panią chociaż na wynajęcie pokoju? Jasne. Zapłacę za 2 miesiące z góry. Pieniądze nie są problemem. Czemu w takim razie nie pójdzie pani do hotelu? Nienawidzę hoteli. Bardziej niż dworców kolejowych? Z bezdomnymi dziwkami i szczurami? Robbie? O, nie, jest okej, jest w porządku. I trzyma szczury z daleka. Jak się pani tu dostała z zeszłej nocy? Ja... No więc... Okej, powiem. Pewnie się to pani nie spodoba, ale powiem. Włamałam się. Co takiego? Proszę posłuchać. Wiem, że to brzmi, jakbym była jakimś przestępcą, ale proszę uwierzyć, nie jestem. To był mistrzem z ślusarki. Wiedział wszystko, co można wiedzieć o zamknięciach. Nauczył mnie też pewnych rzeczy. Proszę spojrzeć. Mam to malutkie pudełko. Zawsze je ze sobą noszę. Jest w nim kilka typów wytrychów. Są bardzo drogie, robione na zamówienie. To teraz jedyna rzecz, która mi po nim przypomina.
Rozumiem. Ale to brzmi, jakby pani ojciec był raczej pomywaczem niż ślusarzem. To już nie jest ważne. Pewnie nie jest, ale co skłoniło panią do rozbrojenia zamka w moich drzwiach i wtargnięcia nieproszona? Usłyszałam koty. Wariowały, jakby rozpętało się tam prawdziwe piekło. Dźwięki, jakie wydawały. To było niesamowite. Jak wycie duchów. Z chwilę zmieniło się to prawie w ludzki płacz. W każdym razie, waliłam w drzwi, ale pani już spała. W śpiączce, czy coś. Więc wyciągnęłam wytrychy i otworzyłam drzwi. Ja... Można powiedzieć, że miałam przeczucie. Przeczucie. Świetnie. Miałam przeczucie, że coś jest bardzo źle. I nie pomyliłam się, prawda? Witalu powiedziała pani, że jest moją córką. Jest pani kłamczuchą, prawda? Jak mogę pani ufać? Skąd ma wiedzieć, że nie poderżni pani gardła we śnie? Jezu, co jest z panią nie tak? Poderżne gardło? Zawsze jest pani taka podejrzliwa wobec ludzi? Gdybym chciała zrobić coś takiego, nie zdałabym sobie trudu uratowania pani, czyż nie? Proszę o tym pomyśleć. Próbowałam uniknąć głupich pytań. Nie wiedziałam, co innego powiedzieć. Wydawało się to wtedy najłatwiejszą opcją. Inaczej nie pozwolili mi z panią pojechać karetką. A chciałam wiedzieć, czy się pani udało. Umarłam w tym szpitalu, jeśli musi pani wiedzieć. O, ale nie na dość długo. Wygląda na to, że jestem zbyt przywiązana do tego gównianego życia, jakie wiodę i muszę jeszcze pocierpieć, zanim będę mogła odpocząć. Jezu, pani Ashworth, czemu takie negatywne podejście? Co skłoniło panią do myślenia w ten sposób? Wyraźnie jedną rzecz, przez którą pani cierpi, jest jakaś okropna depresja. Nie żeby to była moja sprawa, ale próbowała pani pogadać o tym z lekarzem? Tak, próbowałam. Pomogło? Na początku nie. Ale tak. Pomogło. W szczególności, że go zabiliśmy. Dlaczego tak bardzo chce pani tego pokoju? Umówmy się, to mieszkanie się rozpada. Jest zimne, jest ciemne, jest trochę nadpleśniałe. Stara dzielnica miasta, gdzie nic nigdy się nie dzieje. Daleko od centrum i dojeżdża tu tylko dwa autobusy, jeśli ma się szczęście. I jestem w okolicy znana jako popieprzona, zdziwaczała kociara. Spaliliby mnie na stosie, gdyby mogli. Wsadziliby mnie do worka i utopili w rzece jak kociaki. Nie jestem najlepszym towarzystwem dla młodej dziewczyny, takiej jak pani. Kim są oni? Ludzie. Po prostu ludzie. Mam w dupie ludzi, pani Ashworth. Ale lubię koty. Myśli pani, że wyczują na mnie szczury? Naprawdę przydałby mi się prysznic. Na pewno zmieni pani zdanie, kiedy pani to zobaczy. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Na pewno nie jest tak źle, jak pani opisuje. Okno się zacięło i się nie domyka. W porządku. Lubię świeże powietrze. Wszędzie jest bajzel. Posprzątam. Dziwnie tam pachnie. Zapalę kadzidełkę, żeby to ukryć. Uwielbiam kadzidełka. Dobrze. Poddaję się. Proszę za mną. Może pani sama zobaczyć, jeśli pani taka uparta. No to idziemy. Ten pokój jest doskonały. Poważnie? A co z całym tym śmietnikiem? Usunę trochę rzeczy na bok, jeśli to pani nie przeszkadza. Z większości będę mogła skorzystać. To naprawdę potrzebuję tylko łóżka i dachu nad głową, żeby na mnie nie padało. I gniazdka elektrycznego, żeby naładować laptopa. O, i miejsca, żeby się umyć. Ma pani prysznic, prawda? Zabiłabym za prysznic. Mogę się z kimś skontaktować w sprawie referencji. Nie narobisz kłopotów, prawda? Wspomniałeś, że masz osobiste powody, żeby tu zostać. Należysz do subkultury emo. Dobra, nie narobisz kłopotów, prawda? Naprawdę wyglądam jak jakiś seryjny zabójca, pani Ashworth? Nie wiem.
Jak niby wyglądają seryjni zabójcy? Blizna przez całą twarz, opaska na oko, bandycki zarost, tego typu rzeczy pewnie. Opisałaś właśnie pirata. Dodaj drewnianą nogę i mamy pełen obraz. Ale, kto wie, nie jestem ekspertem od morderców. Przynajmniej jeszcze nie. Wspomniałeś, że masz osobiste powody, żeby tu zostać. Tak, ale to długa historia. Nie chcę pani zanudzać tymi osobistymi bzdurami. W porządku. W takim razie mogę prosić o krótką wersję? Tak, w porządku. Szukam kogoś. Tak naprawdę nie znam tej osoby, ale jest przyjacielem przyjaciela. Rozmawiałem z nim tylko przez sieć, więc nie wiem jak wygląda. Świetna lampa. Działa? O czym mówiłam? A, tak. Nie wiem jak wygląda. Ale znam się na komputerach. Udało mi się go znaleźć. Okazuje się, że mieszka tutaj, gdzieś w tym budynku. Nie wiem tylko, w którym mieszkaniu mieszka. Jest tu 8 mieszkań. On jest w jednym z nich i muszę się zorientować, w którym. Nie powinno być zbyt trudno. Czego chcesz od tej osoby? Chcę z nim tylko porozmawiać. Zrobił coś naprawdę złego. Coś potwornego. Muszę z nim porozmawiać, żeby doprowadzić sprawę do końca. Rozumie pani? Tylko porozmawiać? Na pewno? Tak. Chcę się z nim spotkać twarzą w twarz. To wszystko. Należy do subkultury emo. Proszę nigdy więcej nie powiedzieć tego słowa. Nie, nie. To po prostu... Tak się ubieram. Dorastałem słuchając rock'n'rolla, nie tego emo-syfu. Nie chciałem być częścią jednolitej masy. Okej. To najwyraźniej dla ciebie drażliwy temat. Widzi pani, ludziom się wydaje, że jeśli ktoś ubiera się na czarno, to musi być gotem albo emo. Nie można tak generalizować. To bardziej skomplikowane. Ja też ubieram się na czarno. Oczywiście, bo czarny to najlepszy kolor i kropka. Mogę z kimś się skontaktować w sprawie referencji. No, nigdy wcześniej nie wynajmowałem pokoju, więc raczej nie. Całe życie mieszkałem z mamą. Do niedawna, znaczy się. Mogę do niej zadzwonić? O, to będzie doskonałe miejsce na plakat. Tak, pewnie. Będzie w porządku. Wie pani, pytała pani o wszystkie te rzeczy, a ja nie miałam szansy zapytać o pani samopoczucie. To znaczy, przeszła pani straszne doświadczenie, ledwo pani przeżyła. Pewnie przekraczam pewne granice pytając, ale naprawdę chciałabym wiedzieć, dlaczego próbowała się pani zabić. Co panią skłoniło? Co pani czuła? Dobra. Bez obrazy, ale nie mam ochoty o tym rozmawiać. Zdecydowanie przekraczasz granice, nie twój interes. Długa historia, nie będę ci związać osobistymi bzdurami. Będziemy mili. Oho, na kichanie mi bierze. Dobra. Shiro się chyba wykichał. Długa historia, nie będę ci związać osobistymi bzdurami. Ha, ha, ha. Chyba mi się należało. A ja opowiedziałem krótką wersję. Tak, ale jakoś mam wrażenie, że pominąłeś kilka ważnych faktów. Tylko kilka szczegółów. W każdym razie, pani historia należy raczej do tych, które można skrócić. Mimo wszystko, gdy miała pani ochotę o tym pogadać, chętnie posłucham. Będę to miało na uwadze, Mitsi. Wróćmy do salonu. Pokój jest świetny, więc co pani myśli, pani Ashworth? Oh fuck. Mam nadzieję, że nie zmieni pani zdania. Pani Ashworth? Co się stało? Wszystko w porządku? Idź sobie. Musisz natychmiast odejść. Ale... dlaczego?
Pani Ashworth, co się stało? Po prostu trzymaj się ode mnie z daleka. Nie jest tu pani bezpieczna. Powinna pani iść. Już. Wiedziałam, że jesteś jedną z nich. Wiedziałam. Dobra, bądźmy milsi. Nie jest tu pani bezpieczna. Powinna pani iść. Jeżeli chciałaby nas skrzywdzić, to skrzywdziłaby już nas podczas naszej próby samobójczej. Proszę, pani Ashworth. Naprawdę chciałabym zostać. Proszę mnie teraz nie wyrzucać. Nie możesz zostać. Nie możesz. Jeśli nie odejdziesz, stanie ci coś strasznego. Proszę, odejdź. Zostaw mnie. Byłam całkiem zadowolona, zanim przyszłaś. Mam swoje koty. Po prostu trzymaj się ode mnie z daleka. Co? Ogłuchłaś? Nie wyraziłam się jasno? To nie jest dla ciebie dobre miejsce. Gdzie pójdę? Jest późno i padał lewny deszcz. Gówno mnie to obchodzi, gdzie pójdziesz. Może wrócić na ten cholerny dworzec, jeśli o mnie chodzi. Gdziekolwiek, byle nie tu. Wiedziałam, że jesteś jednym z nich. Wiedziałam. O czym pani mówi? Proszę się odprężyć. Wszystko będzie dobrze. Ale dlaczego ty? Dlaczego miałabyś chcieć mi to zrobić? Nie masz powodu. Proszę się uspokoić. Nic pani nie zrobię, jasne? Chcę tylko wynająć pokój. Nic więcej. Obiecuję, cholera, nawet przysięgam. Nie narobię kłopotów, okej? Proszę wziąć głęboki oddech i spróbować wyjaśnić mi, co się właśnie stało. Jestem trochę zmieszana. W takim razie... Może... O nie... Nie, nie... Umrze pani. Wiem. Tak. Wiem. Ale skąd pani wie, pani Ashworth? Jest pani jakimś medium? Ma pani jakieś paranormalne umiejętności czytania w myślach? Czy to takie prewsko oczywiste? Co masz na myśli? Ja nie wiem, jak umrzesz, ale... Nazwij to przeczuciem, jeśli chcesz. W porządku. Przeczucie. Ja wiem. Wiem dokładnie jak. Właściwie już się zaczęło. Chce pani zobaczyć? Pokażę pani. Proszę, pani Ashworth. Proszę się dobrze przyjrzeć, bo nie zrobię tego jeszcze raz. Czas się obudzić, moja mała kiciu. Co się stało, śpiochu? Miałaś zły sen? Chcesz mnie uściskać i pocałować? Odgonić koszmary? O co chodzi? Kot odgryzł ci język? No nie bój się, najsłodsza. Wiem to czy tamto o kiciach. Mogę pomóc. Co tam mówisz? Mam się przyjrzeć twojej kici? Tknij mnie, a cię zabiję, pojebany draniu. Proszę, nie rób mi krzywdy. Po prostu mnie puść. Jesteś trupem. Tylko jeszcze o tym nie wiesz. You're a dead man. You just don't know it yet. I'll cut your throat. Poderżnę ci gardło i będę patrzyła, jak wykrwawiasz się na śmierć. Nakarmię kruki twoim ścierwem. Pożałujesz tego, stary.
Co tu się dzieje? Kto to? Zabawiasz się z tą małą dziwką za moimi plecami? Bo jeśli tak, przysięgam na Boga. Ja? Nigdy bym tego nie zrobił. Znasz mnie, skarbie. Jesteś dla mnie jedyną dziewczynką. No, ta pani jest zaproszona na obiad. To wszystko. No co? Zdejmij tą cholerną maskę, kiedy ze mną rozmawiasz. Cholernie dobrze wiesz, że tego nie znoszę. I zanieś ją z powrotem do Vana, żebyś jej znowu kurwa nie zgubił. Okej, okej. Mówiłem, że wpadła na obiad. Dobrze. Umieram z głodu. I mam powyżej uszu tych cholernych kotów. Ty wstrętna mała kurewko. Próbujesz uwieść mojego męża w moim własnym domu? Jak kurewsko niemiło. Kim do chuja jesteś? Odwal się ode mnie. Co? Niczego nie próbowałem. Kim do chuja jesteś? Zamknij się, ty głupia dziwko! Wiem, co ci chodzi. O co ci chodzi? Gapisz się na niego tymi wielkimi, zielonymi oczami. Chcesz go, co nie? Myślisz, że możesz mi go zabrać. Więc mam tu taką rzecz. Zawsze mam pod ręką buterkę. To wypielacz. Najmocniejszy, jaki możesz dostać. Nie dajesz mi wyboru. Nie mogę zaryzykować, że go stracę. Muszę się upewnić, że już mu się nie będziesz podobała. I tak. Już niedługo. Nie będziesz potrzebowała tych oczu i tej twarzy. Jeśli coś ma być zrobione dobrze, zrób to sam. O, gramy kotem. To jest nasz kotek. O kurczę. Dobra. Czyli co, musimy uratować Susan. Ratujemy Susan, kochani. O fuck, ale ją załatwili. Otwór. Kocz. Cześć, śliczna. Widzę, że moja staruszka przyniosła wybielacz. Znowu. Ale szkoda. Naprawdę podobały mi się twoje oczy. Widziałem początek czegoś ekscytującego między nami, jeśli wiesz, o czym mówię. Robi to za każdym razem. Jak to się nazywa? Problemy z zaufaniem. Właśnie tak? No, nieważne. W morzu jest dużo ryb. Nie jestem zbyt wybredny, ale mam swoje standardy. Nie tknę parszaka takiego jak ty. Będę szczery, dziewczynko. Wyglądasz jak gówno.
Ale nie chciałbym, żebyś myślała, że nie jestem miłym facetem. Do obiadu dużo czasu, a ciebie boli, więc... Przyniosłem coś, żeby zakończyć twoje cierpienie. Pomyśl o tym jako możliwości. Mam ten... tu ten pistolet. To jeden z moich ulubionych. W magazynku jest jeden pocisk. Duży kaliber. Będziesz martwa, zanim poczujesz jakiś ból. Brzmi nieźle, prawda? Znaczy, to tylko pomysł, rozumiesz? Nie naciskam. A, oczywiście. Nie widzisz go. Wybieracz zmienił twoje oczy w galaretkę. Po prostu go tu dla ciebie zostawię. Możesz z niego skorzystać. Ta kula i tak była dla ciebie. Lepiej już pójdę. Nie chcielibyśmy znów zostać przełapani na gorącym uczynku, prawda? Niegrzeczna dziewczynko. Co mówiłaś? Nie możesz dosięgnąć. No, czego się spodziewałaś? Życie potrafi czasem być draniem. Dobra. Kitku wykitku. Zobaczcie nam nagranie dokładnie. Dobra, jeszcze chwilę mamy, więc spoko. Jeszcze chwilkę mamy. Klucz. Połknij. Nie mam pojęcia, co możemy tu zrobić. Serio, nie wiem. No, chyba już rozumiem. Trzeba było poczekać, aż on się schyli po prostu. Kici, kici. What? Co? Kto to? Moje oczy. Nic nie widzę. Ta suka. Klucz? Kim jesteś? Powiedz coś, cokolwiek. Ja powinnam teraz być w stanie otworzyć kajdanki. Broń? Broń. To nic, kto zostawił swoją broń. Nie. Upuściłam go. Gdzie on jest? Gdzie to diabła on jest? Mam go. Zastrzel się. Przepraszam, Mitzi. Muszę złamać swoją obietnicę. Jesteś martwy.
Śmierć jest niczym. Mam nadzieję, że nie ma pani nic przeciwko strasznym plakatom. To twój pokój. Możesz z nim zrobić, co ci się podoba. Ale zdecydowanie wolę to niż wróżki, tęcze i różowe jednorożce. Namalowałaś je sama? Nie, mój chłopak je namalował. Niektóre, w każdym razie. Więc, pani Ashworth, tak się składa, że mam w torbie butelkę wina. Miałam ją zostawić Robertowi, ale zupełnie o tym zapomniałam. Robertowi? Chcę tobie od szczurów. A, tak, oczywiście. Więc napijemy się? Mogłybyśmy się lepiej poznać. Wiem, obiecałam, że nie będę pani wchodzić w drogę. To znaczy, nie musi pani, jeśli nie ma pani ochoty. Ale jeśli mamy przez jakiś czas razem mieszkać, nie szkodzi trochę pogadać, prawda? Tak, w porządku. Chyba. Świetnie. Przyniosę wino. O, cholera. To butelkę z korkiem. Ma pani może korkociąg, pani Ashworth? W kuchni. Pójdę go przynieść, dobrze? Tak, proszę. A kiedy pani tam będzie, mogłaby pani przynieść też dwa kieliszki? Dobra. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my oczywiście kolejnych dwóch pasożytów tym razem ogarniemy w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej!